Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, ale właściwie dzisiaj będziemy testować nowy sprzęt, jaki przesłała mi marka Simlab. Już sobie to zamontowałem, ale za chwilę to zdemontuję i pokażę wam z bliska, jak to wygląda, co możemy z tym zrobić i właściwie opowiem wam, do czego to jest. Jest to oczywiście shifter, łopatka do zmiany biegów, ale jak widzicie przy kierownicy mam łopatki, te takie króciutkie, tutaj, o. I mam wielką taką łopatę, ogromną. I ta wielka łopata ma jedną kluczową funkcję. I tą kluczową funkcją jest oczywiście to, że ona nie obraca się razem z kierownicą. Jeśli oglądacie moje odcinki, to często wiecie, że narzekałem na to, że muszę sięgać po dźwignię do zmiany biegów. Trochę mi to zajmuje czasu, czasami niezbyt dobrze docisnę tą zmianę i robi się problem, tak? Tutaj zawsze łopatkę mam pod ręką, mogę trzymać nawet kierownicę lub ślizgać sobie nią po ręce, także zawsze mam blisko rękę do zmiany biegów. I to jest absolutnie fenomenalna rzecz, chociaż na początku musiałem się do tego przyzwyczaić, żeby wszystko robić jedną ręką, ale idzie to całkiem nieźle. Zobaczcie sobie, jak wygląda to urządzenie z bliska. Sam shifter demontuje się bardzo prosto. Tutaj mamy taką wajchę jak w rowerach i zobaczcie, on się już tam sam do tyłu odchyla. Tutaj mamy jeden kabelek do odłączenia i już mamy odpięte. Jeśli nam faktycznie jakoś tam będzie przeszkadzać lub chcemy sobie zamontować coś innego, no to sobie to odczepiamy. Sam shifter przyszedł w takim opakowaniu. W środku mamy jeszcze dodatkowe możliwości mocowania i tu mamy takie jeszcze dystanse, do których możemy sobie mocować cały shift, jeśli na przykład wasza kierownica jest w większej odległości niż moja. Ja akurat sobie zainstalowałem najkrótsze te dystanse i dla mnie to działa naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Łopatka jest duża, zobaczcie, jest całkiem spora, jak większa od mojej ręki nawet. Mamy tutaj magnesy. Jest to zmiana magnetyczna. Nie za lekko, nie za mocno, po prostu idealnie. Od razu się przyzwyczaiłem do takiej zmiany. I teraz jestem w Forzie Horizon 5 na mapie rajdowej, gdzie taka łopatka ma najwięcej sensu, czyli właśnie w sytuacjach rajdowych. I tak pewnie się zastanawiacie, ale jak to? Jak jesteśmy na rajdach, co się wtedy dzieje? Samochód jest często w takiej pozycji, gdzieś tam wchodzi w jakiś drift. Kierownica jest w takim dziwnym położeniu, czasami całkowicie odwrócona. I w tym całym zamieszaniu, które się dzieje na ekranie w tym wypadku, lub na prawdziwych rajdach, no nie wiesz, którą łopatkę miałbyś kliknąć, prawda? Jak zauważycie sobie, w prawdziwych kierownicach rajdowych w ogóle nie ma łopatek do zmiany biegów tutaj, tylko albo zawsze jest stała łopatka, tak jak ja mam tutaj, albo jest jakaś dźwignia po lewej stronie, tak żeby kierowca mógł sobie zawsze sięgnąć i ten bieg zmienić. Nigdy nie ma łopatek do zmiany biegów przy kierownicy, które się obracają razem z kierownicą. Dlatego, że za wiele się dzieje podczas jazdy takim samochodem i taka stała łopatka ma tutaj bardzo dużo sensu. Ale tak na początku ciężko mi się było do tej łopatki przyzwyczaić. Tutaj, zwłaszcza w Forzie Horizon 5, musiałem pojeździć, pobawić się i zajęło mi to jakieś 3 godziny, jak w 100% stało, no, może nie w 100%, ale jestem w stanie jeździć na tym w miarę komfortowo i używać tego na tyle, żeby było to dla mnie intuicyjne, a to już jest dużo. I jesteśmy sobie na rajdzie, a właściwie na wyścigu na mapie rajdowym, na mapie rajdowej. I zobaczcie, co się dzieje. Wchodzę sobie w zakręt, skręcam kierownicą. Zawsze wiem, gdzie ta łopatka jest. Zawsze wiem, gdzie mam tą rękę pokierować, żeby zmienić bieg. Więc jedna ręka odpowiada oczywiście za zmiany biegów, druga ręka odpowiada za kierowanie w dużej mierze. No oczywiście dwie ręce służą do tego, żeby kierować, prawda? Żeby dobrze trzymać kierownicę pewnie. Ale ta jedna ręka ma trochę więcej do zrobienia, czyli w moim wypadku prawa. Oczywiście tą łopatkę możemy sobie zamontować niezależnie z prawej albo z lewej strony naszej bazy, tak jak nam się to podoba, więc jeśli jesteście leworęczni, nie ma tutaj żadnego problemu. Tak,
ale zawsze, niezależnie od tego, jak kierownica jest skręcona, ta łopatka zawsze jest na miejscu i wiem, gdzie ona jest. Więc mamy tutaj te dwa położenia. Pierwsze położenie to jest, jak ciągniemy do siebie. Ja sobie ustawiłem i tak chyba powinno być, że wtedy zmieniamy bieg na wyższy. A jak odpychamy od siebie, to zmieniamy bieg na niższy, nie? Czyli możemy sobie w prosty sposób bardzo, bardzo szybko redukować. Ja mam skrzynię od Fanateka, dźwignię do zmiany biegów, i ona ma funkcję skrzyni sekwencyjnej. Tam wystarczy taką dźwignię przesunąć i wtedy z tej skrzyni z hashiftera robi się dźwignia sekwencyjna. To jest bardzo fajna funkcja tej skrzyni biegów właśnie, ale jeśli jesteśmy na wyścigach rajdowych, czy nawet driftujemy, czasami sięgnięcie po tą dźwignię jest niewygodne. A tutaj zawsze mamy łopatkę pod ręką. Jest to mega, mega wygodne. Tak naprawdę pierwszy raz taką łopatkę do zmiany biegów zobaczyłem na kanale simracingowym. Uwierzycie w to? Nie na prawdziwych rajdach, czy gdzieś tam, nie zwracałem na to uwagi specjalnie. Mało jest onboardów, a te onboardy, które ja oglądałem, przeważnie były właśnie z jakąś taką wajchą do zmiany biegów. Ale jest taki kanał na YouTubie, który nazywa się With Cookie, Rides with Cookie albo coś takiego. Podlinkuję wam kanał w opisie tego filmu. I tam babka miała właśnie zawsze taką jakąś dziwną kierownicę, jakieś takie hardkorowe stanowisko. Zawsze miała tą łopatkę, taką wielką, wielką łopatę na pół kierownicy prawie, że miała taką wielką łopatę po prawej stronie i zmieniała nią biegi. Ja się tym trochę zafascynowałem i postanowiłem sobie też taką łopatkę sprawić finalnie, ale zafascynowałem się na tyle, że zacząłem szukać, jakie są plusy, jakie są minusy takiej zmiany biegów, i jeśli chodzi o minusy, to naprawdę nie dostrzegłem i chyba nawet zdemontuję sobie te moje łopatki, które mam na stałe przyczepione do kierownicy. Chociaż one też są magnetyczne, są z włókna węglowego i są fantastyczne, to jednak ta jest naprawdę mega wygodna i jest taka bardziej uniwersalna, wydaje mi się, przede wszystkim, tak? Bo i samochodem szosowym sobie możemy pojeździć, nawet jeśli nie robimy takich hardkorowych zwrotów, i możemy sobie pojeździć przede wszystkim rajdówką, prawda? Jedyny minus w moim przypadku jest taki, że te łopatki, które mam przy kierownicy, one są podłączone bezpośrednio do kierownicy, do bazy, znaczy się. Będę miał ochotę pograć na PlayStation 5 w Gran Turismo 7, no to niestety ta łopatka nie będzie działać na konsoli. To jest niestety minus konsol, moim zdaniem, nie tego sprzętu. Do konsol nie można podłączać sprzętu, który nie jest wspierany przez konsolę. Tam musi być wszystko wspierane, jest tam wszystko zamknięte i koniec, nie? Mój Fanatek może, znaczy obsługuje jednocześnie i Xboxa i PlayStation, także nie mam problemu, czy chcę grać na tej konsoli, czy na tamtej, ale to akcesorium tutaj, które mam, ono działa tylko na PC. Więc to jest, myślę, że taki minus, jeśli ktoś faktycznie dużo gra na Xboxie na przykład, w Forze, albo gra na PlayStation w Gran Turismo, które tak swoją drogą jest fantastyczne na kierownicę. Widzieliście, jak teraz mogłem sobie fajnie te biegi zrzucić do jedynki i samochód utrzymać na wysokich obrotach, nawet przy takich hardkorowych zmianach, że tak powiem, na takich hardkorowych zakrętach. Ale mi się to podoba. To się stało takie intuicyjne, na początku to jechałem, jeździłem na tym mega, mega dziwnie, ale potrenowałem trochę i jest naprawdę super. I cyk, ale to pięknie wchodzi, kurde. Łopatka pracuje perfekcyjnie. Widzieliście już, jak łatwo można ją zdemontować, więc jeśli chciałbym ją szybko, nie wiem, zmienić jakąś grę, albo zmienić tryb jazdy nawet w Fordzie, że na przykład chciałbym sobie pojeździć jakimś hiperautem i pozmieniać na łopateczkach biegi tych przy kierownicach, wiecie, tam nie musimy robić jakichś hardkorowych manewrów kierownicą, driftować albo coś takiego, no to wtedy nam ta duża łopatka nie jest potrzebna.
i możemy ją sobie szybko odpiąć, nie ma żadnego problemu. Nawet nie musimy jej odpinać całkowicie od gry, tylko możemy ją po prostu odchylić jakby od kierownicy naszej. Do tyłu w moim przypadku jest trochę miejsca jeszcze i ona całkowicie nie będzie nam przeszkadzać. A jak będziemy sobie chcieli poszaleć, na przykład w eliminatora, w eliminatorze bardzo fajnie się używa tej łopatki, bo zawsze wszystko jest pod ręką. Eliminator to też takie trochę kurde rajdy, trzeba przyznać. Czy nawet te tryby związane z zombie, albo tam te flagi, nie flagi, w Fordzie to... Wszędzie tam, gdzie trzeba mocno skręcić kierownicą, gdzieś tam zmienić bieg, mieć zawsze te biegi pod ręką, ta łopatka spisze się fantastycznie. Jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jakie sobie zainstalowałem do mojego stanowiska ostatnio. Ale jeśli nie chcecie kupować sobie takiego dużego hashiftera, tylko gracie sobie czasami w jakieś rajdówki, to taka łopata, widzicie, że to nie jest skomplikowane urządzenie. Tam jest tylko jeden kabelek, nic się tu nie świeci, nie trzeba tego jakoś dodatkowo zasilać, to jest po prostu przycisk, tak? Przycisk góra, przycisk dół i tyle. To absolutnie polecam wam taką łopatę sobie sprawić. Widziałem, że dużo osób gra w WRC Generations i w te takie rajdowe gry i sporo osób używa tych właśnie takich też łopatek przy kierownicy, bo wiadomo, że przy prawie każdej kierownicy, którą kupujecie, te łopatki zawsze już są, więc każdy z tego korzysta. Ale jeśli chcecie trochę podnieść taki realizm waszych rozgrywek rajdowych, czy bawić się w taki sposób, jak ja wam pokazałem przed chwilą, czy po prostu pobawić się w eliminatorze, czy gdzieś tam na jakichś takich zabawach w Fordzie nawet, to zdecydowanie polecam wam sobie taką łopatkę zrobić. Niezależnie z jakiej firmy macie kierownicę, to działa całkowicie odrębnie od tego. Nie, i teraz na przykład stwierdzam, o kurde, nie chcę grać w rajdówkę, chcę coś sobie porobić innego, odchylam sobie łopatkę do tyłu. Dziękuję, nie mam łopatki. Mam tutaj dużo przestrzeni, żeby, wiesz, bawić się tylko i wyłącznie tymi łopatkami. Produkt oczywiście podlinkuję wam w opisie tego filmu. To jest od marki Simlab. Bardzo dziękuję marce Simlab za podesłanie tego produktu do testów. Tak swoją drogą marka Simlab też odpowiada za budowę mojego stanowiska simracingowego, całego tego takiego potężnego. I budowę tego stanowiska możecie też obejrzeć sobie na moim kanale. Wow, fajna rzecz, dajcie znać, co o tym myślicie. Pokazałem wam zastosowanie w rajdach, ale definitywnie będziecie mogli zobaczyć na moim kanale częściej, jak używam tej łopaty, chociażby do trybu Fortnite, czy w ogóle w takich innych wyścigach, bo dzisiaj sobie nawet robiłem playlistę festiwalową na zwykłych wyścigach tą łopatką, jeździłem z szosowymi samochodami i naprawdę grało mi się fantastycznie. Często trzeba gdzieś tam mocno skręcić albo skontrować samochód i ten bieg jest zawsze pod ręką. Super sprawa. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.